Marek Siomajski z historii UMCS. Chciałem zapytać, czy myślisz o tym, żeby swoją książkę wydać w języku ukraińskim? Odpowiem nie. Ale pomoglibyśmy znaleźć tłumacza. Wytłumaczę dlaczego. Ja uważam, że to czytelnie się zainteresowanie określonych środowisk powinno wynikać, czy dana praca jest przedmiotem zainteresowania na tymże obszarze, prawda? Ja miałem trochę takie wątpliwości, kiedy ukazywała się moja pierwsza książka, która też jest poświęcona nacjonalizmowi. Miałem wątpliwości, znaczy ruchowi już politycznemu, prawda? Dlatego, że jej pojawienie się na rynku wydawniczym troszeczkę deformowało obraz polityczny na Ukrainie, czy powiedzmy w II Rzeczypospolitej, tym nurtu użycia politycznego w II Rzeczypospolitej. Ponieważ zwracało się uwagę na to, że nacjonaliści dominują, są obecni, bo o czym się pisze, o czym się wydaje książki. Ci, którzy są najbardziej w tym momencie jakby obecni na scenie politycznej. Ale przecież nacjonaliści to II wojny światowej, reprezentujący organizację ukraińskich nacjonalistów, nie będą pierwszą siłą polityczną. A mało tego, o czym się mało dzisiaj mówi, po 1935 roku jako radykalni nacjonaliści w Galicji byli spychani na drugi plan. Dlatego, że pojawiała się legalna partia, która się nazywała Front Jedności Narodowej, która była na początku niewielką strukturą i ona w ogromny sposób dominowała. Na przykład na terenie powiatu przymyskiego sprawozdania mówię o tym, że Front Jedności Narodowej wyknął z wielu obszarów Dlaczego? Dlatego, że głosił prawie to samo, ale działał legalnie. Nacjonalizm integralny, można powiedzieć, że bardzo to dobrze jest tłumaczony w tym ujęciu, które początkowo próbował lansować Dąsow. Czynny nacjonalizm, aktywny nacjonalizm. Prawda? Tego francuskiego pojęcia nacjonalizmu, który za byt uznaje ruch. To jest jeden z podstawowych elementów takiego ontologicznego pojęcia, czym jest naród. Jeśli naród ma trwać, to musi się rozwijać. Jeśli naród ustępuje, to umiera. Nie ma bytu. Kończy się byt. On w pewnym momencie może przestać istnieć. Dla nacjonalistów integralnych bardzo istotną kwestią jest instytucja państwa. To jest, można powiedzieć, naród może się obejść bez państwa, ale państwo jest najlepszą instytucją, w której naród może funkcjonować. I oni na to zwracają cały czas uwagę, że instytucje państwa wspierają instytucje narodu, więc inaczej będzie analizował pewne kwestie Dąsow, nie widząc państwa, inaczej będzie analizował pewne kwestie Dmowski, mając już po pierwszej wojnie światowej instytucje państwa i jego ideologię, sposób myślenia od lat 20. po prostu się zmieniają, dlatego że on w latach 20. uzna rzecz kardynalną, bardzo istotną, mówiącą bezpośrednio o tym, że osiągnęliśmy pierwszy etap, zbudowaliśmy własne państwo. Tutaj mamy badaczy, którzy zwracają uwagę na to, iż nacjonalizm jest dość specyficznym nurtem, dlatego że on potrafi się upodobniać, a może występować zupełnie inną postacią twarzy, w zależności od tego, jakie okoliczności zaistnieją, jakie uwarunkowania polityczne będą miały miejsce w danym momencie. I ta różnica jest widoczna z punktu widzenia chociażby tych dwóch biografii, dlatego że są inne wydarzenia polityczne, warunkujące określone postawy i pewne wątki podejmowane przez dwóch ideologów, i to ma bezpośrednie przełożenie na to, w jaki oni sposób będą kwestie pewne interpretować. Na ile mi się udało to osiągnąć, znaczy osiągnąć ten rezultat, którym byłoby porównanie dwóch postaci i wyciągnięcie pewnej konkluzji, to znaczy zadanie, które nie należy do mnie, tylko do wszystkich, którzy będą recenzowali tę pracę. Rozmawiam z aktorem habilitowanym Romanem Wysockim, autorem monografii W kręgu integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm Dmitra Dąsowa na tle myśli nowoczesnej Romana Dmowskiego. Studium porównawcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Co skłoniło profesora do zostawienia za sobą Dąsowa z Dmowskim? Ja myślę, że w przypadku historyka pytanie, co skłoniło, troszeczkę jest to takie pytanie bardzo skomplikowane, dlatego że wiele czynników na siebie często zachodzi, zanim się podejmie określone decyzje. Natomiast
Ta decyzja zapadła wiele lat temu. Po części jest to wypadowa tego, czym się zajmowano w zakładzie wcześniej, czym się wcześniej zajmowałem również. A z drugiej strony trochę takie nowe wyzwanie, jeśli chodzi o myśl polityczną, która w zasadzie nie jest rzeczą standardową z punktu widzenia historyków, badaczy. Jak długo trwały prace nad monografią? Można powiedzieć, że bardzo długo, dlatego że w zasadzie nim ona ukazała się już drukiem, było to około 12-13 lat, więc naprawdę długo. Po części było to związane też z badaniami prowadzonymi, natomiast stosunkowo długo też trwał proces wydawniczy i inne czynniki oczywiście miały jeszcze dodatkowy wpływ. Natomiast w tej pierwszej fazie na pewno decydujące było to, że zanim można było przystąpić do pisania, trzeba było jednak dokonać kwerendy w różnych instytucjach, które znajdowały się w wielu krajach. W sumie to nie jest tylko Europa, również kontynent amerykański. Jak pańska książka została przyjęta w środowisku naukowym? Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że od momentu ukazania się jej minęło stosunkowo niewiele czasu. Po drugie, do tej pory w zasadzie tylko ukazały się takie publikacje recenzyjne o charakterze publicystycznym w prasie codziennej. Natomiast środowisko naukowe, no nie wiem jak zostanie to przyjęte, to w zasadzie przede mną stoi to pytanie. Trudno mi odpowiedzieć w tym momencie. Czy będzie profesor kontynuował tę tematykę w kolejnych publikacjach? Myślę, że nie do końca. Co najwyżej mogę pozostać przy myśli politycznej, natomiast samą tą problematykę raczej uważam za już, powiedzmy, na tym etapie ukończoną od strony badawczej. A chyba, że nie wiem, przypadkowo jeszcze jednak zacytuję o tym, żeby przy pewnych kwestiach pozostać. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że jest to taki etap już zakończony, jeśli chodzi o badania. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.